Miałam nadzieję dzisiaj się zaopatrzyć, ale niestety. Powracając jeszcze do punktu rozmaitych destynacji naszych świętych na Pomorzu, chciałam powiedzieć, że tutaj z kolei nie tylko patronem rzeczy zaginionych był święty Antoni, ale okazuje się również święty Józef. Od pożaru gromu broni nie tylko święty Florian, ale właśnie wspomniana święta Agata. Wiele słów pieśni wielu świętych miało swoje osobiste rewiry, działania, często medyczne, ponieważ mamy tutaj przedstawicieli tych zawodów także między nami, potrafię rozpoznać w naszej publiczności miłych przedstawicieli właśnie tej profesji. Święty Walenty był patronem chorych na duszy i ciele, opiekunem chorych na oczy, reumatyzm oraz epilepsję. W gestii świętego Błażenia, jak wiemy, pozostawały choroby gardła. Natomiast święty Antoni zajmował się ludźmi słabowitymi, niemymi, niewidomymi, trędowatymi i też pozostającymi pod wpływem różnych uzależnień. Święty Franciszek uzdrawiał niewidomych, chromych, trędowatych, ale był też patronem wszystkich braci mniejszych, włączając to oczywiście przedstawicieli Awiwałów. Święta Rozalia, której kaplica znajduje się tej świętostarni Boże, była patronką od powietrza morowego, ale również chroniła, jak proszą słowa pieśni, od przypadku gwałtownego. Sól świętej Agaty miała chronić kobiety od chorób piersi. Święta Anna zaznaczyła się w pieśniach jako opiekunka położnych i położnic. Byli też tak zwani owiani złą sławą niebezpieczni święci, czyli Pankracy, Serwacy i Bonifacy, czyli tak zwani majątki ogrodnicy, pojawiające się w nieodłącznym towarzystwie zimnej świętej Zofii. Gdyby ktoś kiedyś z Państwa miał chęć odbyć własną wyprawę szlakiem świętych, warto przyjrzeć się licznym śladom kultu świętego Wojciecha na Pomorzu, kościołom.